Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam Was na kolejny odcinek FPS 17. Tym razem nie wiem, czy to taka seria będzie. Ja raz na jakiś czas będę Wam pokazywał po prostu moją prywatną rozgrywkę, jakie sobie grałam na mapie The Valley, The Old Farm. Ta mapa jest w modhubie, normalnie w tych najnowszych. Mapka naprawdę fajna, spodobała mi się. Jak tą słomę zbiorę, to Wam mniej więcej pokażę tą gospodarkę tutaj. Mapa jest fajna, mi się cholernie spodobał klimat w ogóle tej mapy. Są góry, doły, tak jak widać zresztą przed nami. Jak widzicie, stan konta mój nie jest za duży, ze względu na to, że wydałem właśnie kupę pieniędzy. Ogólnie te chudy na razie zdejmę. I zbiorę tą słomę, zawiozę sobie do silosa ją tam. Na szczęście na razie nie muszę inwestować w prasę, ze względu na to, że po prostu mam ten silos, do którego mogę sypać słomę, i to jest silos od razu w grze, więc też taki plus, znaczy w mapie. Fajnie rozwiązana gospodarka. Jakby zabrakło mi budynków, mam gdzie dostawić te budynki, więc też jest plus. Tutaj, gdzie znajduje się główna gospodarka, czyli tu, gdzie jesteśmy, to jest pole, które dostajemy na start. I jeszcze chyba jedno poletko, ja jedno sobie dokupiłem już. No i sprzętu trochę tam dokupiłem, dlatego tak kiepsko z pieniędzmi stoimy. No ale jeszcze tak źle nie jest, bo soję miałem po 3000, więc też dobrze mi poszła, więc wyprzedałem i kupiłem właśnie sobie teraz samozbierającą, no bo przedtem kurczę sieczkę robiłem, no bo co miałem z tą słomą robić, jak nie miałem czym jej zbierać. Teraz kupiłem sobie samozbierającą. Na początek dostajemy dwa ciągniki, New Hollanda i tego case'a. Tak podstawowo, mały kultywator i siewnik ten głupkowaty, który będę chciał wymienić. I to jest pierwsza rzecz, którą następnie kupię, bo mam go dość serdecznie. Dobra, końcówka. Także pojedziemy na gospodarkę, ja to wysypię. Klimat jest bardzo fajny tutaj. No i tu zobaczcie, jaki jest fajny, duży plac, gdzie można sobie... Ten cały plac jest mój, pusty. Tutaj sobie można dostawiać budynki ewentualnie, czy jakieś wiaty, czy cokolwiek. Tutaj sobie postawiłem kombajn, bo jego dostajemy też od razu. Tutaj mamy owce. Zgaszę go. Tutaj mamy owieczki. Też takie ładne, duże pastwisko. Ja tu wchodziłem sobie, patrzyłem i nie zamknąłem bramy nawet. Tutaj tam jakaś, nie wiem, na belki czy na coś. Tutaj mamy mój kombajnik. No tutaj oczywiście pryzma pod kukurydzę. Tutaj są krowy. Fajnie oświetlone. Płyta obornika. Tu chyba można wjechać. Ta, nie będziemy całego otwierać. O, a tu można... Patrzcie, można tamto otworzyć, a tu zrobić w ten sposób. I tu się wjeżdża do krów. Tutaj wodę będziemy dawać krowom. A żarcie? To nie wiem. Zaraz znajdę. Jeszcze nawet tego nie ogarnąłem zbytnio, ale chyba gdzieś tu z brzega mi się zdaje, że to żarcie musi być. Tych nie mogę otworzyć. Dobra. Chyba sobie bieg przyspieszę, żeby szybciej chodzić.
jeśli chodzi o pastwisko, to pastwisko jest bycze. Aha, tu się woda leje. Tak mi się wydaje chyba. Zobaczcie, tu przejazd można sobie, o. Pastwisko naprawdę jest olbrzymie. Można będzie nawet i by było skorzystać, jeśli chodzi o trawę. Ale z powrotem włączę HUD, żebym ja widział mapę. I tu mamy tak, pług, który dostajemy na początek. Tutaj wiatry, nawet widzę, że chyba oświetlane. Tak. Takie wiatki, o. Można sobie maszyny pochować czy coś. Dokupiłem sobie beczkę do lania do obornika. Tam przy tym widzieliście, on też jest. Dostajemy go od razu, ten rozrzutnik. Tutaj co jest? Aha, tam jest gnojówka, to ja nie będę tam wskakiwał. Tutaj mamy takie fajne pomieszczenie, że gdzieś też można coś sobie trzymać. Tutaj możemy sobie belki trzymać. To dostajemy od razu. Także sobie będzie można, jak będę miał belki, będę sobie je wrzucał tu na górę i tym ustrojstwem będę je tutaj ładował, układał. Ktoś drzwi się nie otwiera? Nie, niestety nie. Ale można, jest ładny podjazd, także można tym spokojnie wyjechać. Tutaj mamy syp i wysypywanie do silosów. No niestety do silosów się nie dostaniemy. Tu są drzwiczki, które da się otworzyć, ale ich nie będziemy otwierać, bo po co? Bo tu i tak można przejść. Tutaj mamy taki warsztacik, bardzo fajny. W singlu, jak się gra, to te wszystkie urządzenia można sobie w łapę wziąć i przenosić. Ale zamknąć te drzwi na razie. Tu mamy warsztat, oczywiście, gdzie będziemy mogli sobie tam robić te. Teraz tak, tu mamy jeden garaż, w którym stoi mój ciągnik ten czerwony. To dostajemy tą siewkę do nawozu od razu. Tutaj mamy, właśnie nie wiem co tu dokładnie jest, chyba opryski się tutaj leje. Co mamy dalej? Tutaj możemy tankować. No i oczywiście jest New Holland z turem, którego też dostaliśmy od razu. I taka wiatka tutaj na maszyny. U góry tam jest ta. Można. Da się po tej drabinie wejść? Da się. Dobra, ale my zejdziemy z tej drabiny. Od razu dostajemy też to. Tutaj nasionka. Oczywiście. Tą przyczepę dokupiłem. No i to ustrojstwo będę chciał wymienić na lepszy, na większe, 6-metrowy. Co tu jeszcze mamy? No tu mamy kurniczek. Nie wiem, jajka jakieś są już? Nie ma jeszcze pewnie. Ładnie ogrodzony, zobaczcie. Być może jaja. A tu są, patrzcie, jaja. Można pozbierać tych jajek trochę. Fajnie, bo w jednym miejscu, nie? Dobra, jak na szybkim się chodzi, to jest ciężko sterować. I tą przyczepkę właśnie dostajemy, tą od razu. A tak resztę się później trzeba sobie dokupić, no. Dobra, ja to wysypię, bo ja tam już u krów wyścielałem do pełna. W razie jak będę kupował krowy, to już mam gotowe. Tutaj będą krowy i owce. Także sobie tu wysypać. I zaparkuję sobie tą przyczepkę. I teraz się zastanawiam, kurczę, potrzebuję siewnik. Ten większy, a ten siewnik kosztuje coś koło 60 tysięcy. A ja mam 20, a nie chcę tego kredytu, kurna. Nie chcę wchodzić w kredyty, bo to jednak później odsetki są, nie? Także przyczepę podczepię. I tak, sprawdźmy sobie teraz. Tutaj jest dupa niecena. Tutaj też.
Słonecznik jest po 200, to lipa, tu soja już trochę spadła, tutaj niby rośnie do góry, tu spadła. Kukurydza jest po 1,5, czyli mi się wydaje, że jeśli chodzi o kukurydzę, to chyba dobra cena jest. Reszty więcej nie mam, słomy mam, o. Więc chyba ten słonecznik zasypiemy, 20 ton sprzedamy i 200 to jest. Kukurydzę miałem sprzedać, po 1500 jest i jest na AgroLife'ie, to akurat przejdziemy do drugiej gospodarki, dobra. To przynajmniej od razu wam pokażę gospodarkę ze świnkami. Będę jechał z zewnętrznej kamery, żebyście widzieli, a tam jest też przejazd, to tam stoi tabeczka. Żebyście widzieli sobie, jak to wygląda tutaj ta mapa. Kukurydza start. Dobra, bierzemy na zewnątrz i pojedziemy w ten sposób. Tutaj też mamy dwa takie, zobaczcie, silosy na kukurydzę chyba. Fajnie jest to porobione, podoba mi się, okropnie mi się spodobała. Kiedyś była właśnie taka stara mapa do 15, później do 17 zrobili, ale już ona nie bardzo mi się podobała. A tutaj ta mapa jest pierwszorzędna, no. Macie tutaj te łąki, właściwie to są nawet nie łąki, tylko to są te pastwiska. Ogólnie zobaczmy tą mapę. Nie, teraz nie będzie widać. Wróćmy tak. Jesteśmy tutaj. Czyli mamy to pole, to jest nasze. Tu są te pastwiska, które można byłoby ściąć. Co my tutaj dalej posiadamy? Posiadamy 93. Aha, i tu mamy dwie łąki, zobaczcie, takie duże. To się zetnie później. I tutaj przy świniach też jest łąka, którą się zrąbię. Patrz, a tu mam jeszcze dwa pola. Nie widziałem ich, zobaczcie, gram tyle czasu już i nie zwróciłem uwagi, że tu mam dwa pola. Właściwie łąkę i pole, 25. Co rośnie na 25? Nic nie rośnie. Spoko. Dwójeczka. I kupiłem pole 30, te malutkie u góry. Tamto, takie małe, fajne. Także na początek, no trochę tych pól jest. Tu 25 malutkie, dwójka jest dosyć duża. No i ta 60 dwójka. A my pojedziemy sobie tutaj. Dobra. Fajnie, bo daleko jest do jeżdżenia. Zobaczcie, jak to wyglądają te pola. Jakie doły, kurna, no pierwszorzędnie to wygląda. Ruch mam włączony, ja jednak będę jechał ze środka. Zobaczcie. Tu cię rozpędzę, żebym ja tam później podjechał. Las. Ładny, ładnie zrobiony. Zobaczcie. No kurde. Ta mapa ma taki klimat, że załamanie. No tutaj już jest ciężko. No i wiadomo, 21 ton, a... Dobra, to na razie wyłączymy, bo oni mi i tak niepotrzebne. Znaczy, jak pięknie ten las wygląda. I kawał lasu. I tu mamy łąkę, która należy do nas. I zaparkuję gdzieś z boku. I wejdziemy do świnek. Dobra, bramy od świn się też otwiera myszą. Tu mamy tylko takie wiatki. Oczywiście szopa dla świn. Podobna jak do krów. Tutaj taka wiata w razie na słomę czy na coś, czy jakąś maszynę. Tu mamy tą łąkę naszą. Tu mamy jeszcze taką wiatę. Nie wiem, to w modach nawet ta wiata jest.
Do góry da się wskoczyć, da się. O, można sobie tu objechać dookoła. Domem się przejeżdża. Tam świniaki łażą. Kurna, żebym się teraz nie wpakował. O, proszę bardzo, te świniaczki będą łazić. Duże to jest, czyli można będzie sporo tych świń tutaj zakupić. No, utknąłem. No jest. Nie lubię tego szybkiego biegania, dlatego. Dobra, tutaj to ja sobie wyjdę tędy. Obornik, prawdopodobnie, gdzie tu się będzie obornik wywalało? Otworzę to sobie. Aha, czyli tak. Tu trzeba będzie otworzyć. Są jakieś triggery, nie wiem do czego nawet. Ale... gdzie będzie obornik składowany, to jeszcze nie wiem. Oczywiście reklama Mastercard. Dobra. To tak, to tak się to przedstawia. Na razie jeszcze nie wiem. Jeszcze tutaj żadnych zwierząt nie mam. Tą bramę zamknę. Bo to prywatny teren. Jedziemy dalej. Coś tam za mną jedzie. Fajna droga przez las, kurde, no genialnie to wszystko porobione. No i trzeba jeździć daleko, a zauważyliście, że ja lubię jeździć, jak sprzedać coś czy cokolwiek, to lubię z tym jeździć. Tutaj to miniemy sobie. Tam są różne skupy co kawałek. Mostek, woda. Fajnie. Najpierw pojadę, to sprzedam i później pojedziemy zobaczyć te pola mniejsze. Ale mu się wpakowałem. Sorry, stary. Ja tu z kamerą jeżdżę, nie mam czasu. Zobacz, fajne jakie klimaciki. Tutaj też jakieś coś tam się kupuje, chyba nasiona czy coś. A my skręcimy sobie tu. Kurczę, no idealnie to wygląda. I pod górę. Ciągnij. Zobaczcie, jaka to jest, jak on pod górę się tu pnie. Ten strzał to oczywiście był screen na miniaturę. Jak widać, tekstury też chyba są tu pozmieniane troszeczkę. Tam mamy biogazownię, do której zaraz wjedziemy. Ale najpierw to sprzedam. Oczywiście waga, dobra. Kudy to sobie teraz włączę, żebym widział, ile zarobię. Potrzebuję 60 tysięcy. A ten siewnik kosztuje... gdzie on jest? To jest ten, 6-metrowy. Kosztuje 52. Nawet mógłbym go w tej chwili sobie kupić. Dobra, na razie
wyjadę stąd. Albo zatrzymamy się tutaj, zgasimy go. Popilnuje nam trochę, a my sobie skokniemy na piechtę do biogazowni. Też jest waga, taka już drewniana. Znaczy, biogaz jest takie wielkie, te silosy, kurde, masakra. Też wiaty, w razie jak już byśmy tutaj urzędowali na ten, można byłoby sobie tu fadromę wtedy kupić, postawić. Rampa do wysypywania, czyli można będzie sobie przyczepą na przyczepę wrzucić i wycofać i wykiprować, co jest też dobrym pomysłem. No i proszę otworzyć. Czemuś się nie otwiera? Powinna się otworzyć. Nie wiem, na singlu się otwierała. No ale tu można przejść przez nią w każdym razie. I tutaj są. O, można sobie połazić po tym. Bo i tu można będzie kompost tankować z któregoś miejsca. Ale już nie pamiętam skąd dokładnie. Także to dosyć naprawdę fajnie wygląda. I tu mamy wyjazd. I wyjeżdżamy sobie tutaj koło ciągnika. Aha, i tutaj też coś jest do tu się sprzedaje słomę. Jest chyba kilka miejsc, gdzie można słomę sprzedać. Także objedziemy teraz kawałek dalej. I z góry. Kurna, no patrzcie, tam przepaście jakaś, też rzeka na dole. No genialnie to wygląda, no. Ja to się nie mogę nacieszyć tym. Jakiś kurna młyn stary. Mamy 20, zaraz będzie ciemno. I tak jeszcze będę musiał coś tam uszczuplić z silosów, żeby później na nasiona do siewników, bo na razie z tego małego nie chciałem sprzedawać ze względu na to, że w nim są właściwie nawet nie będę musiał sprzedawać, sprzedam tamten siewnik. W nim są nasiona, ja chcę opróżnić, bo to szkoda płacić, bo po co. No i tu mamy te poletko 30, te malutkie. Ale można sobie polnymi drogami objechać, a nawet chyba pojedziemy. Zobaczymy jak to wygląda. Możemy tam dojechać po tej drogi, albo pojechać tędy, to pojedziemy tędy, bo ja będę chciał dojechać do tych dwóch pól naszych małych. Tu jest droga między polami, też fajnie, fajnie ktoś pomyślał, że coś takiego zrobione jest, a nie tylko, że o, tak jak tutaj, ale i tam jest droga, że można sobie będzie przejechać. Na sprzedaż to takie tabliczki stoją. I tu też mamy taką gospodareczkę naszą. Jakby grało więcej osób, to jedna osoba może sobie powiedzmy mieszkać tutaj. Tutaj też jest sprzedaż słomy. Ale ktoś może sobie tutaj mieszkać, powiedzmy, i mieć maszyny i dojeżdżać do świń. I tak, wiecie, można się tutaj trochę tak pobawić, nie? No i tam też jest jakiś młyn czy coś, jakiś skup. I
i tutaj też i wełnę, wełnę się przywozi. Tylko, a tu się tą wełnę gdzieś stawia. Tutaj bodajże gdzieś tą wełnę się stawia i ta wełna się skupuje. Tu można sobie dokupić nasion i tak dalej. No i sprzedać też jakieś plony. Dobra, my skręcimy sobie mapę, sobie większą otworzę, gdzie ja jestem dokładnie. Blisko jestem tych pól. Pojedziemy tu. To będą tamte pola dalej. Tylko ja będę musiał sobie tutaj wjechać. I teraz tak, moje poletko to jest ta łąka i te poletko. Kurna, maluśkie te pole. No ale zawsze trochę urośnie na nim i tu jest łąka. No to łąk mamy naprawdę w dostatek. Ale pojadę przez to pole sobie, skoro on jest... tu słup. Pojadę przez to pole. Tam jest woda, kurna, nie objadę. Chciałem to dookoła objechać sobie i zobaczcie, jak tam wygląda, bo tam jeszcze i ja nie byłem. Ale kurna, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, te góry. Nie, takie proste. Jest dużo zieleni, bardzo dużo drzew jest, a mimo tego mapa mi nie tnie, nie laguje. Praktycznie żadnych błędów nie mam. Nie wychwyciłem, na razie bynajmniej. Być może tam coś się znajdzie, jak na taką dużą mapę, to wcale bym się nie zdziwił. Dobra, na zewnątrz je sobie będziemy mogli oglądać. Tutaj są takie mniejsze pola, jak widać. Są tu małe pola, duże i średnie. Taka jedynka na przykład, kurna, albo 69. Olbrzymie. Lasy to też zobaczcie, nie tak prosto, kurna, że wejdziemy do lasu i ten, kurna, góry. I tutaj ciągnik ma co robić. A już się 20 po 20 się robi, już ciemno się robi. Mam nadzieję, że jeszcze w dzień zajadę z powrotem. Mam, bo my jesteśmy przy naszej gospodarce praktycznie. Tamte łąki to już nasza gospodarka. Tylko objeżdżamy to dookoła, no niestety. Tutaj jest nasz teren, po prawej stronie ta łąka jest moja. Tu chyba da się wjechać na skróty na gospę, to wjedziemy sobie. Tam jest coś do kupna, to nie interesuje mnie. Pojedziemy sobie od razu i takimi drogami, trochę zobaczcie, jakie doły. Fajnie tutaj ten ciągnik pracuje. No oczywiście dołożyłem też mod na to, że te koła się nie podrywają, nie lecą w powietrzu, tylko po prostu jak jest dół, to koło wpada w dół i tyle. Dobra, to jest moje małe poletko, więc je objadę. Się ciemno robi, to i tak nic nie będę robił. Ja tutaj czasu nie przyspieszam, bo ja wrzuciłem to na dedyka, więc czas i tak płynie i tak. Trafię pracować w nocy, to będę pracował w nocy po prostu. O, teraz to mi ping skoczył. Ciągnik wysiąść. Jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Tutaj jest domek. Możemy wejść do domu.
Trochę wolno się te drzwi otwierają, ale jednak się otwierają. No właśnie. I tu mamy pokoik nasz. Zapalę światło, bo się ciemno robi. Nie wiem, co to tutaj robi w domu, ale już nie będę pytał o to. Można sobie przez okno wyjrzeć. No i tu mamy telewizor. Tylko coś nie chce ze mną prądzić. Na singlu myszką się przesuwa i przełącza się, i ona, ten telewizor nam podpowiada, co gdzie jest na tej mapie. Ale nie chce, to nie. Nie chce z nami gadać, to nie będziemy z nim gadać. Zamkniemy tylko drzwi. O, i tak to właśnie wygląda. No i dobra, na dzisiaj to wszystko. Ja pozdrawiam was gorąco. Jak chcecie jakieś tam odcinki, żebym rzucał czasami z tej mapy, jak tutaj dalej urzęduję, tak piszcie w komentarzach. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia.